Cześć i czołem, to znów ja, Whistleblower. Widzę, że i wczorajszy film o najciekawszych wątkach drugoplanowych wszystkich edycji słabo się klika, a szkoda, bo to bardzo ładny film, tak przynajmniej mówią ci, którzy oglądali. Kompendium wiedzy to nie jest, ale i tak ogrom informacji możecie tam znaleźć. Polecam szczególnie tym, którzy nie oglądali wszystkich sezonów, ale i tym w sumie, którzy oglądali, bo warto sobie przypomnieć co nieco. Powiem szczerze, że dzisiaj wpisałam w przeglądarkę hasło rolnik szuka żony, ustawiłam na ostatni tydzień i cóż, wszystko, absolutnie wszystko to był skradziony od nas news na temat Macieja i Ilony. Ja rozumiem, że wszyscy od siebie te newsy kradną, ale nie zapomnijcie, kto was o tym poinformował pierwszy. Whistleblower się gimnastykował sporo czasu, żeby mieć dla was w tym sezonie takie informacje, jakich nie ma nikt. Mówiliśmy jeszcze w wakacje, że do tego sezonu jesteśmy przygotowani jak nikt inny. Czasem mówimy prawdę, hello. W każdym razie myślę, że warto dzisiaj poruszyć temat Magdaleny. Jak wiecie, od kilku dni krążą plotki, że jej najbardziej kontrowersyjny kandydat, czyli Paweł Widziany, był w Warszawie i w towarzystwie jakiejś blondynki i że nie była to Magdalena. Powiem szczerze, to jest tak gruby mini-ćmi szyty news, żeby jeszcze był tam u siebie na wiosce Widziany, jak koło domu za rękę chodzą. A tu ktoś widział, nikt nie ma żadnej foty, nawet z zamazaną twarzą, co by się po konturach domyślić. Dlatego nic wcześniej nie mówiliśmy, bo my jednak stawiamy na takie, wiecie, bardziej pewniaki. Na przykład to, co powiedzieliśmy wam o Macieju, to 100%. Maciej się zastanawia pewnie, kto ukradł mu jego myśli, bo przecież siedzi cicho i nikomu niczego nie mówi. Może mamy wtykę w świniarni i świnie się wygadały. My umiemy w świński. Może Whistleblower to taki Mowgli i wychowały go świnie. Dobra, bo już mnie wyobraźnia ponosi, a miało być o Magdalenie. Także sprawa wygląda tak, że w zwiastunie jutrzejszego odcinka Magda wyraźnie wyglądała, jakby obu panów miała odesłać do domu. Bo jeden jednak robi dziwne rzeczy, kłamstwa i intrygi, a drugi nie chce mieszkać na wsi, chce się przenieść do miasta i zostać fryzjerem tatuażystą, także w sumie nikt, kogo szukałaby Magdalena. I tutaj muszę przypomnieć się chyba, popadały pod moim adresem różne zarzuty w stosunku do mówienia o jedynej rolniczce w tym programie. Osobiście uważam, że Magdalena jest atrakcyjna, choć wiadomo, że jak robi na polu, to nie wygląda jak na wyjście na galę rozdania Oscarów. I wydaje mi się, że wie, czego chce, a właściwie kogo chce. Ona chce kogoś, kto będzie miał pewność, że to ona jest tą jedyną i że tylko z nią chce być, a przy tym będzie spoko gościem. Ale to, czego ona chce, to jak wiemy, nie jest coś, co można znaleźć w tym programie. No w sensie mogłoby się to zdarzyć, ale tutaj raczej zgłaszają się tacy dziwni ludzie. Co nie znaczy, że dzięki temu, że cała Polska widziała ją w telewizji, ten jeden jedyny nie może znaleźć jej teraz poza całym konkursem, w końcu wie, gdzie jej szukać. Ziemniaczane Królestwo 2 na 10. Ziemniak przez stonkę, a na miejscu pytać o audiencję u kartoflanej księżniczki? Jak się przejdzie przez strażnika Teksasu, to później już łatwo, wystarczy koło od naczepy kilka raz przerzucić, zebrać trochę stonki i już się jest. Ważne, żeby z pustymi rękoma nie przychodzić, placek w kształcie serca obowiązkowo. Ziemniaczane oczywiście, bo jaki może być placek dla kartoflanej księżniczki? Od dawna chodzą też słuchy, że niedoszły, a może bardziej przyszły fryzjer tatuażysta Adam również się z kimś spotyka. Trudno powiedzieć, czy to płonne nadzieje widzów i ich wielka wyobraźnia stworzyła ten związek, czy też może jak w każdej plotce i tutaj jest ziarnko prawdy. Od jakiegoś czasu bowiem widzowie łączą Adama z Magdaleną, jednak nie Magdaleną rolniczką, a Magdą od Dawida, właścicielką dużego i trochę przerażającego uśmiechu. Żeby nie było, to wypiszecie, że trochę się boicie, jak się uśmiecha, i wielbicielką schabowych. W jakiś dziwny, pokręcony sposób wysyłacie nam nawet niby dowody, że ta dwójka jest razem.
Magdalena dodaje jakieś filmy z krowami i to jest według was potwierdzone info, że jest z Adamem. No bo Adam przecież ma krowy, mówił to na pierwszej randce z Matim, sam na sam w pokoju, tylko ich dwóch i kamery, ależ to było romantyczne, aż normalnie iskierki przeskakiwały. No ale mi się to wydaje grubszymi nićmi szyte niż ta blondynka i Paweł na spacerze w Warszawie, w maseczkach, grubo ubrani, bo przecież zimno i ktoś ich rozpoznał, ale kto wie, może czas pokaże, że Adam zamieszka jednak zamiast w wielkopolskim ziemniaczanym królestwie, to w Białymstoku, gdzie w końcu uda mu się zostać tym fryzjerem tatuażystą, a może jednak wszyscy zamieszkają tak dla odmiany w Trójmieście, żeby mieć blisko do Matiego. Będą razem chodzić na imprezy i nagrają postrolnik Szorę. TVP raczej tego nie puści, ale może na YouTubie pójdzie. W każdym razie, wielu z was podejrzewa, że w nadchodzącym odcinku Magdalena pożegna swoich kandydatów i ogólnie jeśli tak się stanie, to nie czeka nas wiele odwiedzin urodziny w 10. odcinku. No na pewno Maciej i Paweł, być może Józef i to by chyba było na tyle. Może się też zdarzyć, choć to wątpliwe, że rolniczka da komuś szansę. Choć od początku programu dostajemy wiadomości od rzekomych sąsiadów ze wsi Adama i oni zgodnie twierdzą, że dadzą sobie rękę uciąć, że Adam i Magda nie są razem i nie było u niego żadnej telewizji na gospodarstwie. A tak by się przecież stało, gdyby go wybrała. Do Pawła zaś jak powiedziała sama w ostatnim odcinku nic nie czuje, że były jakieś motylki, ale zdechła. Także wygląda na to, że Paweł też ma marne szanse na nagrywki u niego we wsi. Sama zaś Magdalena wrzucała jeszcze w wakacje posty, że jest szczęśliwa, czyżby więc dawała do zrozumienia, że ktoś poza tą dwójką pojawił się w jej życiu? Ogólnie rolniczka nie jest Dave'em i bardzo słabo buduje zasięgi, bo nie wrzuca na swój Instagram żadnych nowych foteczek, także jest szansa, że update o jej życiu poznamy dopiero w odcinku finałowym. My tam jednak trzymamy kciuki, bo nie jest rosomanem, ani nie szuka przecież kontaktu do Brada Pitta, a motylki w brzuchu to przecież każdy chciałby poczuć. W końcu to nie XVIII wiek, żeby małżeństwo aranżować z innego względu niż z miłości. Dajcie znać w komentarzach, jak sądzicie, że potoczą się losy Magdaleny w programie. A jako, że dzisiaj sobota, to wiem, że czekacie na wesołego Marka w tapsach. No macie, tylko się nie poćpajcie mi w weekend. Żeby nie było, że o wasze zdrowie psychiczne nie dbam. Znak pokoju i bye bye.